drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne drogowskazy, kolejne spotkanie przy mikrofonie Aleksandra Galant. Statystyka, którą chciałabym przytoczyć na sam początek, bije po oczach. Zresztą można powiedzieć nie tylko po oczach, bo wydaje mi się, że nie tylko ja jestem przerażona tymi liczbami, które na swojej stronie podaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Wynika z nich bowiem, że 41% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a na dodatek 7% dzieci nie ma obok siebie żadnej zaufanej osoby. To jest przerażająca statystyka, jeżeli pomyślimy obrazowo o tych dzieciach, które w swoim domu nie czują się bezpieczni, i co więcej, również poza swoim domem takiej pomocy i wsparcia nie mogą znaleźć, nie mają takiego koła ratunkowego, takiej bezpiecznej osoby. Te statystyki nabierały szczególnego znaczenia w czasie pandemii, kiedy wszyscy byliśmy dosyć osamotnieni w poczuciu pewnego osaczenia, izolowania, odcięcia od świata. Pandemia się skończyła, kłopot wcale nie minął. Na szczęście są różne instytucje i osoby, które starają się na sytuację. Dzieci w Polsce wpływać. Jedną z takich jest właśnie wymieniona przeze mnie przed chwilą Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która niedawno uruchomiła w Polsce wyjątkową poradnię. Poradnia nazywa się Latarnia Morska. I jak za chwilę się okaże, ona tę nazwę ma nie bez powodu. To jest bardzo obrazowe i bardzo jasne porównanie, ale mam nadzieję, że lepiej wyjaśni to koordynatorka poradni, pani Joanna Kulpińska, która przyjęła zaproszenie i jest dzisiaj waszym i moim gościem. Witam w drogowskazach. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o samej metodzie, na której opiera się poradnia, zapytam o to, do kogo ona jest kierowana. Na stronie internetowej znalazłam taką informację, że kierowana jest szczególnie dla rodzin z grup ryzyka krzywdzenia dzieci. No jeżeli nie jest się w tej materii dosyć biegłym, nie pracuje się z dziećmi pod kątem psychologicznym czy pedagogicznym, brzmi to nie tylko niezrozumiale, ale też trochę niebezpiecznie. Tak jakby były rodziny, w których można się spodziewać, że do jakichś przemocowych zachowań może dojść. Bo tak dokładnie jest. Jest. Są rodziny, dokładnie grup ryzyka krzywdzenia dzieci, które gdzieś z historii tej rodziny może wynikać niebezpieczeństwo krzywdzenia dziecka. Ta historia to są zazwyczaj doświadczenia krzywdzenia, które doświadczyli rodzice w swoim dzieciństwie albo w młodym wieku. Krzywdzenia, przemocy, zaniedbania, bo o tym też coraz więcej mówimy, że zaniedbanie jest również formą krzywdzenia dziecka. I w tej grupie ryzyka są rodzice, którzy po prostu albo mają nieprzypracowaną kwestię własnego krzywdzenia, albo jeszcze nie do końca uświadomione, że to wpływa na ich budowanie relacji z dzieckiem. To są również rodzice, którzy nie radzą sobie z własnymi emocjami, a jak nie radzą sobie z własnymi emocjami, to też nie potrafią uczyć dzieci radzenia sobie z własnymi emocjami. A jak nie potrafią sobie radzić sami, to też to przekłada się na ich relacje z dzieckiem. Ja w trochę innym kontekście, bo to chodziło wtedy konkretnie o młode mamy, które muszą zadbać o siebie, żeby to dziecko mm. również funkcjonowało dobrze. Usłyszałam takie określenie, że zdrowa mama czy szczęśliwa mama to jest szczęśliwa szczęśliwe dziecko, a nie odwrotnie. I mam wrażenie, że w tym co pani powiedziała, to również wybrzmiewa, że rodzic, który ma własne nierozwiązane problemy, który pewnych rzeczy nie potrafi, nie widzi, nie rozumie, nie nauczy tego swojego dziecka, ani też mu tego nie da. Dokładnie tak, tylko w tym stwierdzeniu, które pani powiedziała, jest jedna pułapka, ponieważ co to znaczy zdrowy i szczęśliwy rodzic? To, że rodzic jest zdrowy i szczęśliwy, to się automatycznie nie przekłada na zdrowe i szczęśliwe dziecko. Ponieważ tylko zdrowy i szczęśliwy rodzic, który potrafi widzieć swoje dziecko, potrafi widzieć jego jego potrzeby, zna jego świat, jego myśli, co, co stoi za jego zachowaniami, potrafi wychować szczęśliwe dziecko. Co to znaczy, właśnie to, o czym pani powiedziała? Co to znaczy, widzieć swoje dziecko? Widzieć swoje dziecko, tak, z... dokładnie. Co to znaczy, widzieć swoje dziecko? Bo jeżeli rozpatrujemy całą sytuację, o której mówimy, na takim poziomie dosłownym, no to przecież zapewne dzieci są nakarmione, są umyte, mają czyste ubrania, ale widzenie, dostrzeganie dziecka to jest jeszcze coś. To jest zdecydowanie więcej, bo to, o czym pani powiedziała, to są podstawowe potrzeby, które rzeczywiście, żeby byśmy w ogóle jako ludzie funkcjonowali, to musimy mieć zaspokojone. Natomiast później są potrzeby wyższego rzędu, to jest bezgranicznej miłości, przynależności, bezpieczeństwa, sprawstwa, to są potrzeby, które są wyżej. I żeby rodzic widział swoje dziecko, widział emocjonalnie, to musi widzieć, jakie potrzeby stoją za jego zachowaniami, jakie myśli, co dziecko myśli o danej sytuacji. My rodzice mamy tendencję do zakładania, że my wiemy lepiej, bo mamy doświadczenie, bo jesteśmy starsi, no bo co taki pięciolatek może wiedzieć? Natomiast o swoim świecie ten czterolatek latek wie zdecydowanie więcej niż my i tylko poprzez włączenie ciekawości, o której dużo mówi się w mentalizacji, czyli w nurcie, w którym pracują nasi psychoterapeuci, to właśnie włączenie ciekawości świata dziecka. Jego myśli, jego emocji, jego potrzeb, przekonań, wartości, Czyli wszystkiego, co kieruje, co stoi za zachowaniem dziecka, pozwala widzieć dziecko naprawdę. Poradnia jest kierowana do rodziców, dzieci do lat sześciu. Mówimy zatem o bardzo młodych ludziach. Nie chcę mówić małych ludziach, bo to chyba nie do końca tak wygląda. Oczywiście, że rozmiarowo są mniejsi od nas, ale to chyba nie idzie proporcją. Natomiast, kiedy myślę o tym z jakiejś perspektywy, to zrozumienie tego, co dzieje się w głowie takiego kilkuletniego dziecka, to, to jest jakaś naprawdę abstrakcja. Tym bardziej, że czasem nie rozumiemy tego, co nasz rówieśnik sobie myśli, mm. jakim torem te jego myśli mm. biegną. W tym, co pani powiedziała, są dwie rzeczy. Jedna to taka, dlaczego pracujemy z rodzicami dzieci do szóstego roku życia, a druga ten świat właśnie małego dziecka, jak go rozszafrować. Zacznę od tej drugiej. Właśnie włączenie tego zaciekawienia jest odpowiedzią na to, jak poznać ten świat, ponieważ nawet dwu- czy trzyletnie dziecko pokazuje nam ten świat. Jeśli jesteśmy jego ciekawi, zadawaniem pytań, ciekawością, możemy poznać ten świat. Wydaje mi się, że jesteś głodny, zdenerwowałeś się, bo siostra nie dała zabawki, czyli zadawaniem pytań możemy poznać ten świat dziecka. A dlaczego do szóstego roku życia? Dlatego, że poradnia jest poradnią profilaktyczną. A taka prawdziwa profilaktyka to taka właśnie w pierwszych latach życia dziecka. Jeśli tutaj wzmocnimy więź rodzica z dzieckiem, nauczymy bądź Potowarzyszymy rodzicowi w budowaniu tej relacji, to ona przyniesie efekty i owoce wtedy, kiedy dziecko chociażby jest w okresie dojrzewania, a jak wiemy, jest to najtrudniejszy dla rodzica okres do przetrwania i do zrozumienia świata dziecka. Jeśli zbudujemy z dzieckiem więź do tego szóstego, siódmego czy ósmego roku życia, to ona później nam przyniesie owoce w okresie dojrzewania. Zastanawiam się też nad tym, o czym powiedziała Pani na początku, o tych rodzicach, rodzinach z grupy ryzyka krzywdzenia dzieci. Jak się te grupy identyfikują? I jak się one u Państwa w latarni morskiej, na przykład, pojawiają. Latarnia morska to jest bardzo świeża historia, bo to jest połowa czy nawet końcówka września. Próbuję sobie wyobrazić, jak to jest. Przychodzi do Państwa rodzic i mówi: Kurczę, Czuję, że mogę nawalić? Hmm, między innymi. Poradnia dla rodziców Latarnia Morska rzeczywiście to jest nowy twór, który powstał jesienią właściwie świeżo. Natomiast poradnia przekształciła się z Centrum Dziecka i Rodziny. My mamy ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z rodzicami małych dzieci. W związku z tym to nie jest tak, że poradnia nagle wyskoczyła z jakimś pomysłem. Jest to efekt pracy naszych klinicystów w tym obszarze. I skąd się biorą rodzice? My mamy taką zasadę, że rodzic zgłasza się do nas sam. Nawet jeśli pomocy społecznej, kurator, pani z czy z żółty, Przedzwoni i powie, że ma taką rodzinę. Czy my ją przyjmiemy? To mówimy: zapraszamy rodzinę. Tak, dajemy numer telefonu, pod ten numer telefonu rodzic się zgłasza, bo to też jest trochę o motywacji rodzica. Czy chce coś zmienić. Czasem ta motywacja jest zewnętrzna, albo na przykład kurator każe, albo pracownik socjalny każe, ale czasem jest to motywacja wewnętrzna, że rodzic czuje, że gdzieś nawala, że czasem wie, dlaczego nawala, czasem nie wie dlaczego. Czasem czuje, że coś się zniechalo w tej relacji i próbuje to naprawić, a czasem totalnie nie wie, ale po prostu ma poczucie, że dziecko mu się wymyka i wtedy też się zgłasza do nas. To, co jest dla nas kluczowe, to, żeby rodzic sam się zgłosił. Oczywiście ta motywacja wewnętrzna chyba zawsze jest. Najważniejsze. Natomiast wspomniała Pani o całym łańcuszku, który tworzy takie, używając metafory, takie sito, które ma wyłapać jakieś nieprawidłowości i zagrożenia dla dziecka, bo wspomniała Pani, że jest przedszkolanka, że jest kurator. Pewnie jest jeszcze parę innych osób, które mają kompetencje na tyle, że ta czerwona lampka może im się zapalić. Tak, właściwie możemy też mówić o ośrodku zdrowia, czyli pielęgniarka, czy pediatra. Najlepszym miejscem są oczywiście instytucje edukacyjne, tudzież edukacyjne, jak żłobek, przedszkole, później szkoła, ponieważ tam dziecko najwięcej czasu spędza. W związku z tym czujny nauczyciel wyłapie trudności. To, co się dzieje w szatni w przedszkolu czy w żłobku, też jest takim obszarem, gdzie można pewne rzeczy zauważyć i czasem jest tak, że wystarczy, że pani z przedszkola poprosi rodzica na rozmowę i powie mu i to gdzieś idzie, czyli jakiś kawałek taki psychoedukacyjny i ta praca pójdzie, a czasem wymaga zaangażowania innych specjalistów i wtedy właśnie między innymi przedszkolanki polecają nas. W drugiej części naszej rozmowy, mam nadzieję, że więcej i opowiemy o samym procesie mentalizacji, mm. który także w Polsce jest pewnym nowym. Natomiast dużo już do tej pory powiedzieliśmy o pewnej zmianie. Zmianie, która ma się w rodzicach dokonać, którą oni mają w sobie raczej wypracować dzięki wizytom i pracy w Poradni Latarnia Morska. Mm. Na czym polega ta zmiana? Bo tak na początku mówiłyśmy o tym, co jest problemem, który u, mm. u siebie mogą zobaczyć. Jaki jest efekt finalny? Efektem finalnym to jest właśnie to zobaczenie dziecka. Zobaczenie jego takiego, jak on jest w rzeczywistości, a nie w naszym wyobrażeniu w naszych potrzebach. Bo my rodzice mamy także wyobrażamy sobie, szczególnie jak kobieta jest w ciąży, to sobie wyobraża, jak to dziecko będzie, jak będzie z nim funkcjonowało. Natomiast czasem to wyobrażenie niestety się nam rozjeżdża z rzeczywistością. W związku z tym w wyniku pracy w poradni rodzice dostrzegają dziecko takie, jak ono jest. Czyli to, o czym mówiłam. Jego myśli, jego potrzeby, jego zachowania, które wypływają z konkretnych potrzeb, czy też przekonań. To, co jest efektem końcowym, to również umiejętność radzenia sobie z emocjami przez rodzica. Czyli jak on umie sobie poradzić z emocjami, nie reaguje w sposób krzywdzący dla dziecka, to uczy też. Dziecko dokładnie tego samego. Ja pamiętam, jak mój syn teraz już nastoletni, miał niespełna dwa lata. Ja rozmawiałam przez telefon z kimś tam. Ktoś tam no, dostałam jakąś niefajną informację. Nie wiedząc, że on stoi za mną, stojąc i rozmawiając, uderzyłam nogą w krzesło, żeby, no, ze zdenerwowania, żeby sobie w ten sposób poradzić. I następnie zobaczyłam, że młody stoi za mną. No to próbowałam tam zamarkować to. Natomiast nie musiałam długo czekać, bo może minęły dwie czy trzy godziny. Rozpadła mu się jakaś tam budowla z klocków. Nagle mój syn wstaje, rozgląda się, szuka krzesła i uderza w to krzesło. I to jest dokładnie taki, ja bardzo często go używam tego przykładu, bo to jest taki przykład, który pokazuje, że właśnie dzieci przejmują od nas jeden do jednego nasze sposoby radzenia sobie z emocjami. I wiadomo, że to można było w jakiś sposób odwrócić tą sytuację, ale kiedy dochodzą do tego radzenie sobie w sposób krzywdzący dziecko, to dziecko od tego się uczy, że to jest sposób na radzenie sobie z emocjami. W związku z tym efektem, tą zmianą jest również konstruktywne radzenie sobie z emocjami przez rodziców. To regulowanie Stanów emocjonalnych przekłada się również na dzieciaki. Na pewno to jest również wyuczenie umiejętności adekwatnego reagowania na zachowania dziecka. To jest również to, co jest chyba dla nas najistotniejsze, to zatrzymanie tych niekonstruktywnych metod radzenia sobie w ogóle z rzeczywistością, które są bardzo często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ojciec mnie bił, ja też biję dziecko, bo inaczej swoje bo inaczej nie potrafię. Ojciec krytykował każde moje słowo, to czasem rodzice nawet nie mają świadomości, że dokładnie tak samo funkcjonują jak ich rodzice. Rodzice. Także to, co jest dla nas największą wartością, to zatrzymanie, właśnie. Psycholodzy mówią o traumie pokoleniowej, my też mówimy o takich niekonstruktywnych, międzypokoleniowych sposobach radzenia sobie. Wydaje mi się, że to też dla rodziców jest bardzo trudny moment i wymagający proces, bo oczywiście sformułowanie krzywdzenie dzieci, ta grupa ryzyka krzywdzenia dzieci, no narzuca nam pewien sposób myślenia i empatyzowania z tymi dziećmi, co jest zupełnie naturalne. Natomiast dla rodziców, którzy po pierwsze muszą skonfrontować, się, że te ich wyobrażenia, jak ta relacja z dzieckiem będzie wyglądała, no nie są trafne, rozmijają się z rzeczywistością. Po drugie, być może z tego, co pani mówiła, konfrontują się z tym, że. Pewne sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach, które oni stosowali od zawsze, są błędne, są niezdrowe, są szkodliwe i to jest cała wielka praca. Bo są rodzice, którym wystarczy psychoedukacja, czyli dostarczenie wiedzy, co przełoży się na zmianę ich zachowań, ale jest cała grupa rodziców, którzy wymagają wsparcia terapeutycznego w różnych formach. My tych form mamy kilka. Może być to wsparcie indywidualne, może być to wsparcie grupowe na różnych obszarach. To wymaga ogromnej pracy od rodzica, bo to jest praca nad własnymi przekonaniami. Nad własnymi wyrobionymi nawykami, sposobami radzenia sobie w przeróżnych sytuacjach, nie tylko w trudnych, ale również w fajnych, kiedy dziecko okazuje radość, a my tą radość tłumimy, bo ona jest nie w na przykład, tak? Także to nie tylko o tych nieprzyjemnych emocjach, ale również przyjemnych emocjach, które pokazują dzieciaki, a my nie potrafimy adekwatnie zgodnie z ich potrzebami na nie reagować. Ja nigdy nie miałam wątpliwości, że rodzicielstwo to jest wielka przygoda, wielka odpowiedzialność, ale i wielka praca, jak się okazuje na bardzo wielu frontach. I co jak myślę pojawi się w naszej rozmowie jeszcze wielokrotnie? Nie warto bać się prosić o pomoc, żeby te prace wykonać jak najlepiej i dla siebie, i dla dziecka. I taką pomoc oferuje poradnia dla rodziców latarnia morska, poradnia uruchomiona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Razem z Janną Kulpińską, koordynatorką tejże poradni, rozmawiamy o tym, co może rodziców zaniepokoić, jakie wyzwania przed nimi stoją i jakie są na to sposoby. I jednym ze sposobów jest metoda mentalizacji, którą w latarni morskiej specjaliści wykorzystują. Na czym ona polega? O tym mam nadzieję, że porozmawiamy już za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na naszą antenę. Zatem zostańcie z nami, bo słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu wskazy wracają na naszą antenę. Bardzo się cieszę, bo przed nami jeszcze dwie części tej rozmowy, a ja mam tę przyjemność, że właśnie rozpoczynam drugą z nich. Aleksandra Galant. Wsparcie dla rodziców, wsparcie dla dzieci, trochę też uświadomienie sobie tego, w jaki sposób funkcjonujemy, jak radzimy sobie z emocjami, jak reagujemy na sytuacje stresowe. To wszystko pokazuje poradnia dla rodziców Latarnia Morska. Nowa poradnia otwarta przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. O tym, co sprawia, że ona jest wyjątkowa i inna niż te z których do tej pory można było w Polsce korzystać, opowiada jej koordynatorka Joanna Kulpińska. W poprzedniej części naszej rozmowy wspomniałyśmy o tym, że ta poradnia wykorzystuje metodę mentalizacji. Ten temat pojawił się już kilkukrotnie. Trochę brzmi to tajemniczo, otwiera różne skojarzenia, ale koniec końców jest to metoda stosowana w bardzo wielu krajach, która na świecie nie jest już niczym nowym, a co więcej, potwierdziło się, że jest czymś bardzo użytecznym i skutecznym. Dokładnie tak. Mentalizacja jest metodą sprawdzoną na zachodzie prac z rodziną. Rodzicem nie tyle grup ryzyka, ale również z rodzicem krzywdzącym dzieci. Jeden z badaczy, i to ja bardzo lubię to określenie, jeden z badaczy mentalizacji powiedział, że mentalizacja to jest myślenie o myśleniu. <laughs> Bo jest to taki konstrukt, który odnosi się właśnie do naszych potrzeb, pragnień, uczuć, wierzeń, przekonań, celów, wszystkiego tego, czym jesteśmy tak w środku emocjonalnie. Takim kluczem, słowem kluczem do mentalizacji jest ciekawość, ponieważ my nie wiemy, co myśli druga osoba. Nawet teraz, jak siedzimy, tak ja nie wiem, co pani Aleksandra o mnie Myśli. I dopóki nie zapytam o to, to się nie dowiem. Mogę sobie wyobrażać, ale to wyobrażenie może mieć, nie, nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Mentalizacja mówi, że sobie nie wyobrażaj. Tylko zaciekaw się tym, co czuje drugi człowiek. Zaciekaw się jego myślami, jego przekonaniami. W ten sposób jesteś w stanie wejść do tego świata. Ma to ogromne znaczenie, jeśli chodzi o dzieciaki, ponieważ to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, nie zawsze nawet wiemy, co rówieśnik myśli. A co powiedzieć do dziecko, które czasem jest jedno, a czasem dwa pokolenia od nas młodsze. Także mentalizacja mówi o zaciekawianiu się, żeby widzieć dziecko. W mentalizacji chodzi o to, żeby być otwartym na to, że to, jak my sobie wyobrażamy, jak my widzimy daną sytuację, że to to nie jest jedyne możliwe rozwiązanie. Jerry Byrne, czyli autor Lighthouse Parenting Program, programu, na którym bazujemy na naszym otwarciu, który był kościem specjalnym naszego otwarcia uroczystego poradni, powiedział coś takiego, co zapadło, i właściwie wszyscy, którzy byli, z którym rozmawiałam później o tym mówili, że podejmowanie prób zrozumienia dziecka jest ważniejsze niż samo zrozumienie. Ja przełożę to na konkretną sytuację. Kiedy pytamy dziecko o to, co czuje, dopytujemy, to pokazujemy nasze zainteresowanie. Dziecko wie wtedy, że jest dla nas ważne. I oczywiście na końcu tej drogi może być zrozumienie, że w końcu powie: no tak, mamo, o to mi właśnie chodziło. Ale czasem dziecko nie potrzebuje żebyśmy w pełni zrozumieli, tylko żebyśmy byli zaciekawieni, zainteresowali się tym, co jest w świecie dziecka. Takie pytanie pojawiło się w mojej głowie od razu. Być może świadczy to o tym, że mam niewielkie doświadczenie w pracy z dziećmi. Mianowicie to naprawdę to zainteresowanie, te pytania, które mogą z tworzyć z pozoru jakąś absurdalną rozmowę dla kogoś, kto tak by obserwował z punktu widzenia kanapy, co tam się dzieje. Dziecko naprawdę to odbiera, jakby docenia, widzi. Oczywiście używam takich określeń, które no niezbyt pasują do kilkulatków, ale one rzeczywiście tak punktują to zainteresowanie, odczuwają, że to jest jak taki kocyk, który trochę otula? Tak, bo to jest budowanie relacji z dzieckiem. Budowanie relacji z każdym człowiekiem tak naprawdę to jest budowanie więzi, a więź buduje się poprzez odpowiadanie na potrzeby. Najprościej przy małym dziecku. Małe dziecko płacze, rodzic biegnie, przytula, karmi, przewija, tuli, odkłada. Dziecko jest zaspokojone. Znowu dziecko ma jakąś potrzebę, chwili zamruczy, czasem nogą odkryje kocyk, już rodzic biegnie. Czyli dziecko buduje doświadczenie odpowiadania na potrzeby. I to jest dokładnie z tym zainteresowaniem, to jest dokładnie tak samo. Dziecko ma potrzebę i my na tą potrzebę odpowiadamy. Wówczas, kiedy nie odpowiadamy na tą potrzebę, to dzieci, nawet bardzo małe, przestają pokazywać swoje potrzeby, co jest bardzo niebezpieczne, bo to buduje tak zwane przywiązanie pozabezpieczne, czyli wtedy dziecko w ogóle jest takim wolnym elektronem, który do nikogo i do niczego nie przynależy. Także to jest właśnie forma budowania tej relacji i to na relacje właśnie zwracamy wielką uwagę w poradni. To w jaki sposób wygląda relacja i w jaki sposób możemy wzmocnić tą relację, bo to jest baza do wszystkiego i właśnie o tym mówi też mentalizacja. Dziecko, które jest bezpieczne, które ma zbudowaną relację z rodzicem, idzie w Świat. Oczywiście adekwatnie do wieku, tak? No wiadomo, że sześciolatek nie idzie w świat z plecakiem, ale poznaje ten świat, eksploruje ten świat, uczy się jego, uczy się tego, co inni mu dają i bezpiecznie wraca do rodzica, bo wie, że ten rodzic jest. Przez cały czas w jego życiu. To jest właśnie bezpieczna relacja. To, co jest istotne jeszcze w mentalizacji, to co wiemy o mentalizacji, to że kształtuje się ona od najmłodszych lat. Czyli właśnie my, rodzice, opiekunowie, wychowując już małe dzieci, mamy wpływ na te umiejętności mentalizacyjne. I wówczas o tym dopytywaniu, o którym mówiłam, kiedy to jest takie budowanie młodego człowieka i on poznaje siebie. Nie, nie jestem zły, jestem głodny. Nie, nie jestem głodny, jestem rozeźlony. Czyli on jest w stanie identyfikować siebie. Układać te puzzle na sobie tak, jak one powinny być. I wówczas, kiedy już sobie poukłada, to może się uniezależniać od rodzica, ponieważ my musimy pamiętać, że my, rodzice, wychowujemy dzieci dla świata, nie dla siebie. Co jest trudne dla wielu rodziców i to też w gabinecie psychoterapeuci doświadczają, że nie, on, ja wychowuję go dla siebie, on ma mi podać szklankę wody na koniec, tak przysłowowo. Nie, wychowujemy dla świata. I żeby wychować dla świata, to my musimy uniezależniać dziecko, czyli budować jego samodzielność, puszczać w świat. I budowanie tych umiejętności mentalizacyjnych właśnie jest jednym z tych elementów. Często w Pani wypowiedziach pojawia się kwestia emocji, tego, że pytamy dziecko, i dziecko w krótszą lub dłuższą drogą będzie w stanie nam powiedzieć, że nie, nie jestem głodny, jestem, nie wiem, jest mi przykro, jest mi smutno, ale tak naprawdę tutaj zahaczamy o taki moment w ogóle przyjmowania emocji, zwracania na nie uwagi, umiejętności nazywania. Ja mam wrażenie, że my mamy z tym problem jako osoby dorosłe. Oczywiście wierzę, że to się zmienia, bo ten temat jest nagłośniony, ale umówmy się wiele pokoleń w Polsce nie potrafiło, nas nie nikt nas tego nie uczył. Ja się wielokrotnie również w czasie drogowskazów zastanawiałam, dlaczego mamy bardzo skomplikowane działania z zakresu fizyki, chemii czy biologii w szkole, natomiast nikt nas nie uczy mówić o emocjach. I sama mam gdzieś się w swojej grupie znajomych ludzi, którzy do tej pory są czerwoni, tupią nogą, zaczynają krzyczeć, i mówią, jestem smutny. Dokładnie tak, nikt nas nie uczy nazywania emocji. Teraz mamy pokolenie dzieci, których rodzice próbują to robić. I też jest to eksperyment, bo nie wiemy, w którą stronę pójdziemy. Natomiast zdecydowanie nikt nas nie uczy, dlatego poradnia jest też takim miejscem dla rodzica nauczenia go, nazywania emocji własnych. Bo to w mentalizacji, co też jest ważne, to nie jest tylko relacja z dzieckiem, ale również siebie. Mentalizacja pomaga nam przyglądać się sobie, swoim reakcjom, swoim emocjom, swoim przekonaniom. Czasem rodzic mówi, Boże, ja nigdy o tym nie pomyślałem, że to w taki sposób buduje". Bo nie zatrzymywał się rodzic nad tym. Także to przyglądanie się sobie jest automatycznym przekładany na relacje z dzieckiem. Przyglądam się sobie, potrafię nazywać swoje emocje, wiem kiedy się zatrzymać, to jest bardzo ważne i w ten sposób uczę też dziecka i poprzez naśladownictwo, jak ja sobie radzę i poprzez nazywanie emocji dziecku. Kiedy czytałam o poradni i o metodzie mentalizacji, tam się pojawiało takie hasło, które mam wrażenie, że też gdzieś w trakcie naszego spotkania zostało przywołane, mianowicie przestrzeń, to dawanie dziecku przestrzeni. Czym jest ta przestrzeń? Oczywiście w tym ujęciu. Żeby dobrze odpowiedzieć, na to pytanie, to trochę muszę wprowadzić metafory, ponieważ my traktujemy rodzica jak latarnię morską. To jest Lighthouse Parenting Program, czyli ujęcie Jerego Berna, Brytyjczyka, właściwie Irlandczyka, który z nami współpracuje od kilku lat i uczy nas tej metody. I Jerry mówi o tym, że rodzic jest jak latarnia morska, co oznacza, że latarnia morska ma snop światła. I ten snop światła nie oświeca przez cały czas dziecka, tylko... Krąży wokół, czyli to jest czujność rodzica na dziecko, ale ta przestrzeń to jest wtedy między tymi snopami, tak, że dziecko ma czas właśnie poznawać siebie, doświadczać. To jest czas, kiedy dziecko wychodzi w świat, a później wraca do rodzica. Przeciwieństwo rodzica jak latarni morskiej to jest tak zwany rodzic helikopterowy. Rodzic helikopterowy to jest taki rodzic, który jest ciągle z dzieckiem, jest osadzony na dziecku. No tak jak helikopter ze śmigłem, który nieustająco jest i tam dziecko nie ma przestrzeni. Rodzic jak latarnia morska pozwala Swojemu dziecku, penetrować świat, poznawać świat i wracać do siebie. Bo on jest jak latarnia: stoi w jednym miejscu, świeci, jak mu się coś zepsuje, to biegnie do poradni dla rodziców i naprawia światło, żeby być przez cały czas dla swojego dziecka, ponieważ rodzic jest w centrum świata dziecka. Co do tego nie ma wątpliwości ani badania, ani ludzie, którzy na co dzień pracują z rodzicami, nie mają co do tego wątpliwości. Czy ja bym mogła prosić Panią o jakiś przykład tego bycia latarnią i tego reagowania, kiedy jest na to odpowiedni moment, bo też wyobrażam sobie, że taka perspektywa bycia rodzicem helikopterem jest kusząca, dlatego że zapewne to pozwala mieć takie większe poczucie, że dziecko nigdy nie zostanie skrzywdzone, mu się nigdy nie stanie nic złego. Nie jest prawda. Nie jest prawda. Nie ma możliwości, żebyśmy byli 24 godziny na dobę ze swoimi dziećmi. To po pierwsze. Po drugie, to jest trochę o kontroli. My rodzice lubimy kontrolować sytuację dziecka, ale jedną z podstawowych potrzeb dziecka z poczucie sprawczości. Czyli to, że ma wpływ na swoje życie. To, że wybierze coś, co jemu pasuje, a nie rodzicowi pasuje. W związku z tym ten helikopterowy rodzic jest rodzicem krzywdzącym tak naprawdę dziecko, ponieważ nie pozwalającym mu funkcjonować w takiej swobodzie. Oczywiście adekwatnej do wieku, no bo trudno powiedzieć, że czterolatek będzie sam chodził do przedszkola. Nie o takiej swobodzie, ale czterolatek spokojnie może wybrać sobie ciuchy, które nałoży, może zdecydować, coś zje. Rodzic, jak latarnia moska, to jest taki rodzic, który jest przy dziecku i reaguje w różnych sytuacjach. Pytała pani, jak reagować? Reaguje w różnych sytuacjach. Wówczas, kiedy dziecko jest zdenerwowane, to jest przy dziecku. Jeśli widzi to zdenerwowanie, próbuje nazywać to zdenerwowanie, co jest takim wentylem dla dziecka, bo skupia się wtedy na tym, co mówi rodzic. W sposób spokojny. Jesteś zdenerwowany, bo ci klocek, tak, nie wiem, budowla się rozpadła. Albo to czasem jest też pomyślenie o dziecku. Dziecko się zdenerwowało, bo każemy przyjść na kolację, a może warto chwilę wcześniej powiedzieć: synku, za 10 minut, czyli, nie wiem, tam jak skończy się ta bajka, jest kolacja. Czyli dziecko wtedy wie, jest zapowiedziane to dziecku, co obniża poziom emocji u dziecka. Czyli to jest takie bycie w adekwatności tego, co dziecko potrzebuje. Oczywiście ja mam tego świadomość, będąc matką, Dwójki chłopaków, że wymaga to też cierpliwości od nas niesamowitej, tak? I czasem nam to nie wychodzi, bo jesteśmy zdenerwowani, bo coś się zadziało, bo jesteśmy fizycznie zmęczeni po prostu. Ale jeśli przeważają w naszym funkcjonowaniu te dobre sytuacje, kiedy my schodzimy do poziomu dziecka, kiedy dziecko w sensie schodzimy do poziomu dziecka, czyli chociażby siadamy przy dziecku, tak? Jestem. Potrzebujesz przegadać, potrzebujesz, żebym była. Ja pamiętam mój starszy syn, miał taką fazę, że nie chciał, jak był zdenerwowany, to nie chciał, żebym ja była przy nim. Mówił nie, nie mama, nie i mnie odsuwał, i to jest też okej. Okay okej, okay, to ja jestem, będę w kuchni, jakbyś mi potrzebował, to przyjdź. Czyli to jest słuchanie też dziecka. Nie zakładanie, że my wiemy lepiej. To jest chyba taka naj, najbardziej grządka, grządka droga, którą możemy wybrać. Słuchanie tego dziecka na różnych poziomach i czasem konfrontowanie się, że okej, okay, ja mam inny pomysł, ja bym chciała być przy nim, ja bym chciała go przytulać, a on nie chce tego. Uszanowanie tego. To też jest uczenie dziecka stawiania granic. Tak bardzo ważne we współczesnym świecie. To, co my robimy, jeśli nauczymy się słuchać dziecka i adekwatnie reagować na jego potrzeby, to jesteśmy w domu. To, co chciałabym jeszcze dodać, co jest dla mnie bardzo ważne i ważne dla wielu rodziców, żeby też odbarczać takiego poczucia winy rodziców, bo tak zwani dobrzy rodzice, jak coś im nie wyjdzie, to się okładają tym poczuciem winy. Ja lubię określenie wystarczająco dobry rodzic. To jest o nas. My mamy. Myślę, że wystarczająco dobry to jest takie sformułowanie, które powinniśmy zapamiętać nie tylko w kontekście bycia rodzicem, tak tego jest. działania i bycia w ogóle. Mhm. Tak, dokładnie tak, bo to jest o naszych granicach, o tym, że mamy swoje granice i mamy tego świadomość, to jest o naszym zaangażowaniu i też o tym, że robimy wszystko, co jesteśmy w stanie na ten moment zrobić. W innym momencie być może zrobilibyśmy więcej albo mniej, ale na ten moment to jest to, co jesteśmy w stanie zrobić, myśląc o dziecku, przypatrując się jego potrzebom. Natomiast jeśli widzimy, że coś nie działa, warto prosić o pomoc i to nie jest to znaka słabości. Wielu rodziców mówi, nie, ja sobie sam poradzę, po co mi psycholog. Nie, proszenie o pomoc to jest tak naprawdę nie jest to znaka słabości, ale siły rodzica. Wiem, że tu się kończę. Kończę się ja, kończą się moje umiejętności. Potrzebuję, żeby na to popatrzył ktoś z zewnątrz. Czasem wystarczy kawałek wiedzy, wysłuchania. I gdzieś rodzic wraca na te właściwe tory. To jest znowu taka rada czy sformułowanie, które nie dotyczy tylko i wyłącznie rodziców. Mianowicie w różnych sytuacjach warto prosić o pomoc. Tak jak wydaje mi się, że już raczej bez zbędnego zastanawiania się, idziemy do lekarza, kiedy boli nas noga, albo do okulisty, kiedy mam problem z oczami. Tak, kiedy te wewnętrzne zasoby się kończą, warto iść do psychologa, bo to jest prośba o dokładnie taką samą pomoc, takie samo wsparcie. Razem z Janą Kulpińską, koordynatorką poradni dla rodziców Latarnia, Morska, rozmawiamy o metodzie mentalizacji, a także o różnych sposobach i formach pomocy, jakie mają do dyspozycji rodzice, którzy czują, że relacja z dzieckiem może trochę zaczyna się wymykać, czy nie funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować, żeby dziecko rozwijało się jak najlepiej. Za moment porozmawiamy trochę bardziej praktycznie odnośnie tego, w jaki sposób działa poradnia, kto może z niej skorzystać, w jaki sposób się do niej dostać, bo to są wszystko pytania, na które odpowiedzi myślę, że zwiększają szanse, że osoby, które naprawdę tego potrzebują, do. Poradni trafią, zatem zostańcie z nami, bo już za kilka minut drogowskazy powrócą na naszą antenę. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Czas na finałową część naszego dzisiejszego spotkania w drogowskazach. Skład w naszym radiowym studiu pozostaje niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant i mam tę wielką przyjemność, że dzisiaj zaproszenie do programu przyjęła pani Joanna Kulpińska, koordynatorka poradni dla rodziców Latarnia Morska. To jest poradnia, która powstała dzięki fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która wspiera dzieci i młodzież w Polsce. Rozmawiałyśmy już o tym, w jaki sposób funkcjonuje poradnia, na co zwraca uwagę, w czym pomaga rodzicom. I z jakiej metody korzysta? Przy tej metodzie jeszcze na moment bym została, bo zastanawiam się, dlaczego. Ta mentalizacja, oczywiście w zakresie, o którym rozmawiamy, dotarła do Polski dopiero teraz, bo również w informacji na jej temat Państwo przekazywali, że w wielu krajach, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Brazylii, w Argentynie, ona już z sukcesami jest wykorzystywana. Od wielu lat, Ryburn, od ponad 30 lat krzewi tą ideę. Natomiast w Polsce ona jest rzeczywiście od kilku lat. Nie jesteśmy jedyni, bo są psychoterapeuci, którzy korzystają z mentalizacji, są miejsca, które również pracują tą metodą. Natomiast my jesteśmy pierwszą w Polsce poradnią dla rodziców opartą właściwie w całości o mentalizację i o Lighthouse Parenting program, czyli w polskiej wersji Rodzic Latarnia Morska. Kilka lat temu nasi psychoterapeuci będąc na międzynarodowej konferencji poznali Jerego, zaprosili go do Polski i tak to ruszyło. Kilka lat, bo my pracujemy z Jerem od końcówki 2018 roku, kilka lat pracy, przemyśleń, układania, przyniosło efekt w, w postaci otwarcia jesienią tego roku poradnie dla ryców, latarnia morska. Jak to wygląda do tej pory? Oczywiście mówimy o dosyć krótkiej perspektywie czasowej, no bo obawiam się, że żaden proces psychologiczny nie działa w tak dużym tempie, ale może jednak. Jak do tej pory z zainteresowaniem taką poradnią, tą metodą, no i czy już widać jakieś pierwsze efekty? W ogóle pewnie w przypadku nie tylko terapii psychologicznej, ale również różnych terapii zdrowotnych trudno szacować, jak długo coś potrwa, ale tu mniej więcej. Kiedy można spodziewać się pierwszych efektów takiej terapii? Już mówię, otworzyliśmy poradnie jesienią, natomiast nasi psychoterapeuci pracują już od jakiegoś czasu tą metodą, odbywają się grupy terapeutyczne. My założyliśmy 18 miesięcy od wejścia pacjenta do poradni do wyjścia. Że to jest taka praca nad tym, z czym przychodzi pacjent do poradni. I to jest wbrew pozorom długi czas, bo musimy pamiętać, że nasza oferta jest bezpłatna, czyli rodzic nie ponosi żadnych kosztów finansowych uczestnictwa w programach poradni. W związku z tym na bezpłatną poradnię to jest naprawdę długi okres, 18 miesięcy, na to, żeby przepracować to, co jest do przepracowania, ułożyć i sprawdzić, czy to działa. I już mamy efekty, bo tak jak mówię, od 2018 roku współpracuję z fundacją i trochę później zaczęliśmy robić grupy. Nasi psychoterapeuci mają już po kilka grup Lighthouse'owych w swoim doświadczeniu. Przynosi to efekty, bo to jest przekładalne na rzeczywistość. To nie jest coś, co jest uczeniem się stricte tylko rozwojowym, ale jest czymś, co pozwala, jeśli rodzic wchodzi w tą pracę i jeśli rzeczywiście uczciwie pracuje zarówno w tej części indywidualnej, jak i grupowej, to to przynosi przełożenie na jego realne funkcjonowanie. Na początku naszego spotkania pani wspominała, że Motywacja, żeby pracować w latarni morskiej, musi być powinna być wewnętrzna, to znaczy, trzeba zgłosić się samodzielnie. I tutaj przychodzimy do takiego momentu, który na wielu płaszczyznach jest dla nas trudny. Że po prostu trzeba podnieść słuchawkę i zadzwonić, trzeba wsiąść w autobus, przyjechać do Państwa i porozmawiać, jak się robi ten pierwszy krok. To jest trochę motywacji i wewnętrznej i zewnętrznej, bo czasem zdarza się tak, że ten motywator zewnętrzny w postaci pracownika Socjalnego Środka Pomocy Społecznej, kuratora, czy nauczyciela z przedszkola jest tym pierwszym impulsem. I tak naprawdę dokładnie tak jak pani mówiła, trzeba wziąć słuchawkę, wykręcić numer, dokładnie 22 616 16 69 i tam są nasze Dziewczyny z pierwszego kontaktu. One w sposób bardzo bezpieczny przeprowadzają wstępny taki wywiad psychologiczny, sprawdzają, czy jest to pacjent do nas, czy nie. Sprawdzają tak bardzo wstępnie. Pierwszym filtrem dla nas jest to, czy rodzice są gotowi obydwoje do pracy. Czyli zarówno mama, jak i tata są gotowi do tego, żeby przyjść i rozpocząć, przynajmniej w tej części konsultacyjnej. Drugim filtrem jest to, jak w jaki sposób mówią o dziecku. Czy mówią o sobie, czy mówią o relacji z dzieckiem. Bo my pracujemy na relacji z dzieckiem. Nie pracujemy tylko nad tym, co się dzieje u rodzica, tylko to, co się dzieje u rodzica, co jest przekładalne na relacje z dzieckiem, to są takie dwa filtry, które stosujemy. I czasem jest tak, że obdwoje rodzice nie mają gotowości. Ma gotowość tylko mama. Czasem jest tak, że mama mówi: Dobrze, ja przyjdę, ale mąż musi przyjść nie na tę samą godzinę, na przykład. To też jest do zrobienia. To, co na początku, to po tym wstępnym wywiadzie, które przeprowadzają dziewczyny telefonicznie, czasem osobiście zależy, jak osoba zgłaszająca się woli, zespół kliniczny podejmuje decyzję, kto z zespołu klinicznego przejmuje tą rodzinę na tak zwaną część, Konsultacyjną. W tych konsultacjach chcemy, żeby uczestniczyli całe rodziny, starsze dzieciaki również, nie tylko te do szóstego roku życia. Jeśli są starsze dzieci albo młodsze, bo czasem rodzic zgłasza się w sprawie jakiegoś dziecka konkretnego. Przyglądamy się całej rodziny, pracujemy systemowo, czyli przyglądamy się całemu systemowi rodzinnemu. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że nie chcemy wyjmować rodzica z tej rodziny i pracować tylko z rodzicem. Nie chcemy wyjmować dziecka z tej rodziny i pracować, tylko z całym systemem. Konsultacje mają na celu przyjrzenie się, do kogo dziecko przybiega, jak chce siku, do kogo jak chce zjeść, do kogo jak chce się przytulić. Jak rodzic, czy rodzic potrafi podążać za dzieckiem, bawić się z dzieckiem, bo czasem rodzice nie potrafią bawić się z szczególnie małym dzieckiem. Także temu wszystkiemu przyglądają się psychoterapeuci w tej części konsultacyjnej, i później zespół kliniczny podejmuje decyzję, co będzie. Najbardziej efektywnym, przynoszącym najlepsze owoce formuł pracy w tej rodzinie. Czasem to jest tak, jak już wcześniej mówiłam, psychoedukacja. Są rodzice, którzy potrzebują po prostu wiedzy, mają zasoby, żeby tą wiedzę wdrożyć, trzymać się tego. Kiedy psychoedukacja jest niewystarczająca, wchodzimy głębiej, czyli wchodzimy w proces terapeutyczny. I tutaj na różne sposoby. Mamy grupy wsparcia dla ojców, mamy grupy wsparcia dla mam, mamy grupę oswoić depresję, która jest dedykowana matkom małych dzieci do pierwszego roku życia, które mierzą się z depresją. Mamy również grupę Rodzice Klatarnia Molska, czyli grupę terapeutyczną opartą o program Jerego Berna. Czasem jest tak, że rodzic nie jest gotowy do pracy terapeutycznej, grupowej. Wtedy trzeba go, mówiąc tak kolokwialnie, podholować indywidualnie do tej pracy. Także form mamy bardzo dużo. Natomiast czasem zdarza się tak, że po konsultacji okazuje się, że my nie mamy narzędzi do pomocy tym rodzicom. Częstym taką sytuacją są rodzice w konflikcie okołorozstaniowym. My nie pracujemy z konfliktem okołorastaniem, bo nie mamy narzędzi do tego. I wtedy przekierowujemy w sposób odpowiedzialny w miejsca, które mają bardziej adekwatne narzędzia do pomocy tej rodzinie. To, co jest ważne i co jest taką rzeczywistością świata psychoterapeutów, choć nieoczywistą dla wszystkich, pracujemy pod stałą superwizją. Nasi psychoterapeuci mają superwizję zarówno współpracując z Jerrym Bernem, jak i z polską superwizorką, która superwizuje ich pracę. Jest to bardzo ważny element tak naprawdę przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, ponieważ psychoterapeut są tą grupą, która jest narażona na wypełnienie zawodowe, też ewaluujemy naszą pracę. Jeśli widzimy, że praca z rodzicem nie przynosi efektu, to zastanawiamy się, dlaczego, co możemy zmienić. Bardzo duży nacisk kładziemy na pracę całego zespołu klinicznego. Oni się wspierają też tak wewnętrznie, nie tylko zewnętrznie, superwizyjnie, żeby jak najefektywniej pracować z rodziną. Jeżdżą na szkolenia, zresztą wszyscy jeździmy na szkolenia, na kursy, konferencje międzynarodowe, żeby właśnie chłonąć to, co inni już, żeby nie wywalać już wyważonych drzwi i poznawać to, co inni już poznali, zbadali. Czyli można powiedzieć, cały wachlarz, bo i taka praca indywidualna, i grupowa, i opierająca się na wiedzy i doświadczeniu specjalistów z różnych zakresów, ale też możliwość korzystania z kontaktu z innymi rodzicami, z innymi osobami, które być może z podobnymi sytuacjami się mierzą. Mnie zatrzymało to i myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że mimo wszystko, mimo zmian, które zachodzą, to jest nadal taki kawałek, który bywa pomijany, mianowicie ojcowie, że mm. państwo pracują z całymi rodzinami, że dla ojców także jest tutaj miejsce i możliwość. No bo oni też chcą coś zmieniać i powinni mieć taką możliwość, a jednak gro programów jest kierowanych albo do matek, albo nie zawsze jest miejsce dla całego systemu rodzinnego. My już jakiś czas temu zobaczyliśmy, że ojciec to jest ten element rodziny, którego zdecydowanie wymaga wsparcia i pomocy. Mamy wiele Wieloletnie doświadczenie w pracy z ojcami, i to wieloletnie doświadczenie w tym roku w taki sposób zlejkowaliśmy, bym powiedziała, ponieważ odbyła się w tym roku pierwsza edycja studium dla profesjonalistów pracujących z ojcami. Czyli chcieliśmy, celem studium jest podzielenie się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami pracy z ojcami. Było to projekt dla profesjonalistów z całej Polski, nie z Warszawy, tylko spoza, dla mniejszych miast, i tam właśnie dzieliliśmy się tym swoim doświadczeniem w pracy z ojcami. Były zjazdy onlineowe były dwa stacjonarne. Właśnie po to, żeby przekazywać dalej tą wiedzę, jak ważny jest ojciec w tym systemie rodzinnym. I są jeszcze rodzeństwo, nie chcę mówić inne dzieci, bo to rzeczywiście brzmi nieszczęśliwie, które także w jakiś sposób tą państwa troską są otoczone. Można powiedzieć, że państwo są taką latarnią morską, która widzi całą rodzinę. Dokładnie tak chcemy na to patrzeć. Patrzeć systemowo na całą rodzinę. W związku z tym do tej pierwszej części konsultacyjnej zapraszamy również starsze dzieciaki. Nie zawsze jest to możliwe, bo są takie rodziny, gdzie jest maluch i jest prawie dorosły. Natomiast staramy się, bo to bardzo dużo nam mówi o rodzinie, o schematach funkcjonowania tej rodziny, o nawykach, w których ta rodzina jest zanurzona. Na sam koniec chciałam w takim razie zapytać o Państwa dostępność, bo to jest dosyć przyziemna sprawa, ale dla wielu bardzo istotna, że nie jest tajemnicą, że różne terapie psychologiczne, logiczne są dostępne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jednak mm. często wiąże się to z dosyć długim oczekiwaniem które wpływa na naszą motywację. Pani wspomniała, że korzystanie z poradni Latarnia Morska jest bezpłatne, że ta tak pomoc jest. jest bezpłatna i tu od razu pojawia się taka lampka, że aha, czyli dostanę się za 3 lata. Nie, za 3 lata nie. Nie mamy tak długich terminów. Też dlatego, że pracujemy z ograniczonymi rodzinami, ograniczonymi do wieku dziecka 6 lat. Także to zdecydowanie nie są 3 lata. W tej chwili dość na bieżąco zespół przyjmuje. Pewne procesy się kończą. W związku z tym jest to szansa na nowe? Nie. Zapraszamy, bo, bo że nie powiem, że mamy miejsca, ale mamy dość dużą płynność w przyjmowaniu nowych osób. Teraz sobie pomyślałam, że mówiłyśmy przede wszystkim, na co rodzice mogą liczyć, jaką mogą dostać pomoc, jakie wsparcie, jak często, ale wydaje mi się, że każda praca wymaga jednak czegoś także od nas. To znaczy, mówię tu o pewnej regularności, o pewnej sumienności. Są nurty psychoterapeutyczne, które na przykład dają nam pewne zadania, na które trochę z przymrużeniem oka się mówi, że są to zadania domowe do wykonania. Czy tutaj również z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność? Powinniśmy pamiętać, że jeżeli decydujemy się na sięgnięcie po taką pomoc i po opiekę poradni Latarnia Morska, to czegoś to od nas wymaga. Dokładnie tak. Tu y, psycholodzy mówią wprost, to jest 50 na 50. 50 jest po stronie psychoterapeuty i to jest jego 100%, które daje i druga 50 jest po stronie pacjenta. Bez tej pracy, bez regularnej pracy, regularnego przychodzenia, też musimy pamiętać, że przy bezpłatnej pomocy, ona jest bezpłatna dla pacjentów, natomiast my pozyskujemy na to różnego rodzaju dotacje, z których musimy się rozliczać. Tam są ważne liczby też. Możemy ukrywać, że tak nie jest, ale taka jest rzeczywistość. I też bardzo zachęcamy naszych pacjentów do odpowiedzialności, bo jeśli ty nie możesz i wiesz, że przez miesiąc nie przyjdziesz, to daj szansę, żeby przyszedł kto inny. Tu zytwa nieregularność, co tydzień spotkania są, grupy terapeutyczne są w różnych, bo czasem są weekend, później są raz w tygodniu znowu zamykane weekendem. Natomiast każdy z pacjentów, decydując się na konkretną terapię w od psychoterapeuty, na co się decyduje, podpisuje kontrakt i to, na czym nam zależy, to na rzeczywiście odpowiedzialności po drugiej stronie. I to niech będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania, spotkania, w trakcie którego rozmawiałyśmy nie tylko o metodzie mentalizacji i o poradni Latarnia Morska, ale także o różnych sposobach i możliwościach, jakie mają rodzice na to, by dbać o swoje dziecko, by sprawiać, że będzie ono po prostu szczęśliwym dzieckiem, szczęśliwym człowiekiem. O tym wszystkim rozmawiałam dzisiaj z, jo z Joanną Kulpińską, Koordynatorką poradni Latarnia Morska z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, Pani Aleksandra. Rozmowa jest już dostępna w internecie. Ona czeka na Was na Spotify, na YouTube. Sięgajcie po nią, kiedy tylko chcecie. Również wtedy, kiedy dopadną w Was jakieś wątpliwości. Trafiła już do naszego archiwum. Pamiętajcie, że do Waszej dyspozycji są także adresy mailowe. Możecie pisać do mnie, do Michała, a także na naszą redakcyjną skrzynkę. Ta dzisiejsza rozmowa już się zakończyła. Powiem jeszcze tylko jedno zdanie, to, które mam nadzieję dobrze znacie, mianowicie. Że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy.